Pan prezydent Lech Kaczyński podkreślał, że Szczecin i Zachodnie Pomorze to Polska racja stanu. I dlatego my przedsięwzięliśmy już na samym początku naszej kadencji ogromny wysiłek, żeby skierować duży strumień środków, środków budżetowych, podkreślam to również środków budżetowych, nie tylko środków unijnych, właśnie na Pomorze Zachodnie. To, co powiedział przed chwilką, pan Wojewoda, bardzo dobitny sposób ukazuje, jak wielki jest plac budowy tutaj na Zachodnim pomorzu. Ja to chciałbym jeszcze podsumować w formule takich pięciu podstawowych, głównych kierunków inwestycji infrastrukturalnych, które mają przyłączyć gminy powiaty województwa zachodniopomorskiego de facto do Polski. Po pierwsze, drogi szybkie, szybkiego ruchu ekspresowe, po drugie, kolej, po trzecie. Fundusz Dróg Samorządowych, po czwarte, lotnisko, połączenia lotnicze, i po piąte, połączenia wodne, a więc i tunel Świnoujściu i pogłębienie toru wodnego od Szczecina na północ. A więc po kolei. Spójrzmy na mapę dróg ekspresowych. Tutaj za czasów naszych poprzedników tak naprawdę budowana była z mozołem tylko s Ważna droga, która była daleko niedokończona. Teraz wkrótce będzie gotowa o cały odcinek już od Szczecina do Bolkowa i dalej na południe, na Dolnym Śląsku. I budujemy również drogę S3 aż do tunelu w Świnoujściu. Droga S10, która ma połączyć docelowo Szczecin z Warszawą przez Wałcz w województwie zachodniopomorskim i dalej Bydgoszcz, Toruń, Płock, Warszawa. Dzisiaj już są, realizowane projekty, budowana jest obwodnica Wałcza. Droga S6 – Szczecin – Gdańsk, droga wzdłuż, można powiedzieć, Wybrzeża Bałtyckiego, jest praktycznie za kilka miesięcy gotowy odcinek S6 od Szczecina do Koszalina. Ale oczywiście i dalszy przebieg tej drogi jest także przez nas zaplanowany do realizacji. I wreszcie droga, co do której realizacji nikt się nie spodziewał, że nasz rząd tak konkretnie będzie starał się to połączenie tworzyć. To jest droga S11 od Koszalina, czy Kołobrzeg Koszalin, i potem do Bobolic, Szczecinka i na południe województwa wielkopolskiego, piła, chodzież Poznań i dalej na Górny Śląsk. A więc te cztery drogi, jak. Ten ruszt, o którym powiedział pan wojewoda, bardzo ważny, żeby rzeczywiście przyciągnąć nowe inwestycje, nowych inwestorów na Pomorze Zachodnie, świadczy o tym, jak bardzo konkretnie, poprzez najlepsze możliwe połączenia, eski tak zwane, drogi ekspresowe, łączymy Zachodnie Pomorze, łączymy je z, z resztą Polski, z całą Polską. Punkt drugi to połączenia kolejowe. Tutaj chcę podkreślić, jak ważne są połączenia kolejowe, i chyba właściwie wszystko było pokazane na jednym z tych slajdów. Jeśli mogę poprosić o jeszcze raz o pokazanie, chyba pierwszego z tych z, z plansz dotyczących um, niewykorzystanych środków na infrastrukturę. No, przez moment, niech chociaż oko kamery i oko człowieka spo, spocznie na tym slajdzie, bardzo bym prosił. Tutaj widać, jak nasi poprzednicy zaniedbali połączenia kolejowe. Na, dla zachodniego Pomorza również, bo to są niewykorzystane środki. 15 miliardów Platforma Obywatelska nie potrafiła wykorzystać na środki środków na cele inwestycji kolejowych. I my dzisiaj. Inwestujemy 67-68 miliardów złotych. Znaczna część z tego również na połączenie Szczecin-Dąbie, Poznań, przyspieszenie tego połączenia docelowo do Warszawy, ale także połączenia lokalne. A więc punkt drugi, połączenia kolejowe jak najlepiej zintegrowane i na przyzwoitym poziomie co do tempa przemieszczania się dla pasażerów. Pas punkt trzeci to. Drogi samorządowe, bo mówimy tutaj o wielkich drogach, ale nie zapominajmy, że dla dwóch trzecich, a może trzech czwartych mieszkańców naszej ojczyzny kluczowe są drogi gminne i drogi powiatowe. I tu, Szanowni Państwo, średniorocznie platforma obywatelska wydawała przez 8 lat około 600 milionów złotych na drogi lokalne. Około 600 milionów złotych. W tym roku przeznaczamy około 6 miliardów. Około 10 razy więcej w jednym tylko roku przeznaczamy na realizację różnego rodzaju połączeń. To połączenia między małymi miejscowościami, jak Cetuń Polanów w powiecie koszalińskim, czy Laski koszalińskie, gdzie na terenach popegierowskich ludzie czekali na drogę od 30 lat. To jest podłączenie do dzisiejszej szóstki. Nie tej S-szóstki, tylko do dzisiejszej drogi numer 6. I takich połączeń są dziesiątki. Pan Wojewoda pokazał przed chwilą, jaki zakres, jak wielki plac budowy w tych drogach małych, gminnych, powiatowych, ale jakże ważnych dla życia, codziennego życia mieszkańców nasz rząd, jakie, jakiego, jaki rząd wielkości środków przeznaczył. Punkt czwarty to połączenia lotnicze. Tutaj rozbudowa portu w Goleniowie, Szczecin Goleniów jest najlepszym dowodem na to, jak staramy się dbać o to, żeby zarówno przyszłe połączenie w ramach Wielkiego Centralnego Portu Komunikacyjnego było jak najbardziej zintegrowane z Pomorzem Zachodnim, żeby by utrzymać połączenia samolotowe, dolotowe do Centralnego Portu, do którego będą zresztą dolatywać klienci z Czech, z Słowacji, z Węgier, z Ukrainy, z całej Europy Środkowej. Również, mam nadzieję, ze Szczecina tam będą, Dolatywać po to, żeby lecieć na cały świat. A więc inwestycje, te wielomilionowe inwestycje. Tutaj mamy zagwarantowane środki. Mogę tylko zaapelować o konstruktywną współpracę do władz regionalnych. Zgoda buduje i rzeczywiście nie ma co blokować ładu korporacyjnego. Trzeba wyjść z tego impasu. Zachęcam wszystkich pozostałych udziałowców. I wreszcie piąty element. Bardzo ważny element infrastrukturalny, całkowicie zaniedbany, tak jak zaniedbana, czy nawet likwidowana była cała infrastruktura stoczniowa, portowa w Szczecinie, i którą my z Mozołem, ale konkretnie i do przodu odbudowujemy. A więc pogłębienie toru wodnego i tunel, tunel do Świnoujścia, czyli połączenie Wyspy Uznam z Macierzą, z Rzeczpospolitą, to jest najbardziej wyrazisty symbol. W jaki sposób traktujemy Pomorze Zachodnie? Każdy kawałek, każdy skrawek Pomorza Zachodniego województwa zachodniopomorskiego. Jak ważna jest dla nas jego integracja z logiczną siecią dróg ekspresowych, szybkich dróg, połączeń kolejowych, ale również dróg powiatowych, gminnych tych mniejszych, połączeń lotniczych i wreszcie właśnie odpowiednie wykorzystanie toru wodnego. Drodzy państwo, Zachodnie Pomorze, choć na naszych północno-zachodnich rubieżach, jest jednym z najpiękniejszych polskich miejsc. Wspaniałych polskich miejsc i na, robimy już wszystko od czterech lat, żeby Zachodnie Pomorze było jak najlepiej skomunikowane z całą Polską, z całą Europą i z całym światem. A na tych kilku planszach pan Wojewoda pokazał aż nadto dowodów liczbowych dowodów dróg pokazanych na mapie, które już są oddawane na to, jak poważnie podchodzimy do tej, do tej sprawy. Dziękuję.